Bóg stworzył nas, ludzi, jako dużo bardziej zainteresowanych seksem niż monogamia by na to przyzwalała. Podczas masturbacji jest zupełnie inny nacisk na członka niż w wypadku normalnego, naturalnego współżycia. Na przykład mężczyźni mają za małe jądra jak na gatunek, gdzie samiec jest dominujący, a mają za duże jądra jak na gatunek monogamiczny. Służy do tego, żeby sprawić sobie przyjemność, żeby rozładować ciśnienie, a nie uważa, że jednak fajnie jest, tak jak młodzi ludzie mogą nie mieć wyrzutu sumienia za to, że są seksualnymi stworzeniami. Witam Ciebie, Piotrku, w drugiej części naszej rozmowy. O wielu sprawach już porozmawialiśmy, poruszyliśmy je. Pewnie one będą się jakoś tam zazębiały, więc zachęcamy, aby też i pierwsza część była obejrzana. Ale na początku przypomnij, kim jesteś, czym się zajmujesz. Ja jestem psychologiem, psychoterapeutą. Od 11 lat pracuję w zawodzie i specjalizuję się w pracy z osobami uzależnionymi, w tym osobami uzależnionymi behawioralnie, czyli w to też łapią się osoby uzależnione od seksu, pornografii i masturbacji. To i tak właśnie o tym, tak, ten odcinek będzie o masturbacji. I powiedz, dlaczego masturbacja nie jest uważana za złą przez psychologię i czy psychologia, jeśli uważa, że czasami masturbacja jest dopuszczalna, nie boi się proponować ludziom rzeczy, które mogą ich zamykać na drugą osobę, bo tak ja na to patrzę. Okej. Kusi mnie, żeby zacząć od tego, co powiedziałeś na końcu, o tym zamykaniu się na drugą osobę, ale to powiem tak, że faktycznie masturbacja nie jest postrzegana jako zło przez psychologię. No, najprościej mówiąc, dlatego, bo uważana jest za naturalną, to znaczy może warto od tego wyjść, że w świecie zwierzęta, które mają zdolność do masturbacji, tak, to często się masturbują, to i po prostu jest to element ich życia seksualnego. Jeżeli mówimy o samej masturbacji, czyli na chwilę wycinając z masturbacji ten aspekt, prawda, pornografii, to masturbacja wydaje się być z punktu widzenia takiego doświadczeniowego, klinicznego, seksuologicznego, po prostu zdrowa i nie przynosząca negatywnych efektów, bo jeżeli masturbacja jest ograniczona do fantazji, to tutaj nie następuje zjawisko specjalnej eskalacji. Służy do tego, żeby sprawić sobie przyjemność, żeby rozładować ciśnienie. I ludzie, którzy masturbują się, jeżeli to właśnie nie przybiera żadnych form chorobowych, to naprawdę dużo bardziej wolą współżyć z drugą osobą, niż masturbować się po prostu do jakichś wyobrażenia tylko do współżycia z drugą osobą. Czyli można powiedzieć, że masturbacja jest tym, co ludzie i zwierzęta robią, kiedy nie mają dostępu do partnera seksualnego. Ale kiedy mają dostęp do partnera seksualnego, to zwykle zdecydowanie preferują kontakt z tym partnerem, czyli bym powiedział, że to, co na końcu powiedziałeś, czy jakbyś mógł przypomnieć, jak to ująłeś. Czy to nie zamyka na człowieka, na relacje z innymi? Powiedziałbym, że absolutnie nie. Powiedziałbym właśnie, że sama masturbacja w sobie w żaden sposób nie zamyka, ponieważ jak to powiedzieć, zastępstwo to chyba nie. Po angielsku jest placeholder, czyli po polsku to jest zastępstwo, coś, co wstawiamy, dopóki nie mamy, prawda, tego, co naprawdę chcemy, tak? Czyli właśnie kontaktu z drugim człowiekiem. Czyli, czyli taka niższa forma, która jest dopuszczana, jak to mówią, na bezrybiu raki ryba, tak? Nie wiem, czy niższa, wiesz, właśnie to bym chyba chciał jakoś to uniknąć słowa właśnie niższa, bo rozumiem, że tylko po prostu no, coś, co robimy, kiedy nie mamy dostępu do partnera seksualnego, albo po prostu czujemy napięcie seksualne, które w danym momencie chcemy rozładować, bo na przykład chociażby nawet jesteśmy w związku i partner z jakiegoś powodu, czy partnerka nie ma ochoty, nie ma czasu, albo nawet, no, nie wiem, w związku małżeńskim żona po prostu, nie wiem, jest w ciąży albo w połogu, albo, prawda, jest ten okres w miesiącu i nie chcemy, tak powiem, jej zawracać głowy, a chcemy, tak powiem, sami nie chodzić z głową. No dobrze, ale nawet patrząc tak biologicznie na to, tak, bo już ten aspekt wiary poruszaliśmy w pierwszym odcinku, oczywiście za chwilę też go przywołam, ale na początku, nawet doczytując właśnie na temat masturbacji, znalazłem taki aspekt, że podczas masturbacji jest zupełnie inny nacisk na członka niż w wypadku normalnego, naturalnego współżycia.
tak? W wypadku masturbacji na przykład tej męskiej. Tak. Więc jeśli tworzę pewien wzorzec i przyzwyczajam się do bodźców, które wynikają z masturbacji, a potem nie otrzymuję pełnej satysfakcji z normalnego spotkania, ponieważ sam potrafię się lepiej stymulować, to nie powoduje to uszczerbku na mojej relacji z kobietą, z żoną? Wiesz co, no tak jak ty to powiedziałeś, to by powodowało, tylko pytanie jest to, czy to jest prawdziwa hipoteza, że współżyjąc z prawdziwą osobą będziemy mieć, rozumiem, tutaj jakieś inne albo gorsze doznania. Ja bym powiedział, że są lepsze doznania i że... Ale nie wprowadzasz siebie w pewien tryb? Masturbując się, no właśnie, że jakieś inaczej bodźce reagują i potem możesz spowodować, że też będziesz chciał ją wprowadzać w trakcie współżycia, a może... No, ale wiadomo, w sensie, że w tym samym razie dotyku... Wiesz co, powiem ci tak, bo to co mówisz jest mi jakoś w tym sensie bliskie, bo pamiętam te argumenty właśnie, wiesz, czasów... Kiedy jeszcze zajmowałem się z perspektywy, wiesz co, osoby wierzącej i bym powiedział, że coś takiego pewnie, wiesz, może wystąpić, ale znowu, jak teraz, wiesz, myślę sobie o takiej konkretnej pracy, wiesz, z ludźmi, no to jakoś się z tym nie spotykam, w takim sensie, że jednak ludzie wolą ten kontakt fizyczny. Znowu chcę to podkreślić, że ja tutaj mówię, prawda, o takiej nieproblematycznej masturbacji, bo jeżeli mówimy, prawda, o takiej masturbacji, znowu, mówimy o człowieku, który masturbuje się obsesyjnie, tak? Czyli to jest, wiesz, wielogodzinnie, kompulsywne, to pewnie masz rację, nie? Że tak. Rozumiem, że wtedy faktycznie może być, wiesz, no takie połączenie, że orgazm czy właśnie pobudzenie seksualne to jestem ja, nie wiem, moja ręka. No to tutaj masz rację, że może być coś takiego, ale jeżeli, prawda, mówimy o osobie, która naprawdę używa masturbacji okazjonalnie na rozładowanie napięcia, no to bym powiedział, że nie, że tutaj takiego efektu, przynajmniej, wiesz, no, nie słyszałem, żeby ktoś się z tym zgłaszał w klasyfikacji, wiesz, chorób czy seksuologii, nie ma takiego zaburzenia, to znaczy w takim sensie nie jest znane, więc ja bym powiedział, że klinicznie, znowu, mogę się, słuchaj, mylić, to pewnie jest bardziej też pytanie do seksuologa, ale ja nie słyszałem o czymś takim, żeby masturbacja sama w sobie w takim właśnie, powiedzmy, umiarkowanym stopniu powodowała jakiś rodzaj, wiesz, nieprzystosowania seksualnego. A uważasz, że masturbacja może tworzyć lepszą więź z samym sobą? No bo jeśli, ja rozumiem, że w pojęciu seks łączy się to z tworzeniem relacji, że to jest sposób mojego wyrażania się na zewnątrz. Czy ja, mając samego siebie, potrzebuję takiego wyrażania się na zewnątrz? Wiesz, to jest pewnie pytanie bardziej do seksuologa. No takie, wiesz co, no, z tego co wiem, no to seksuolodzy mówią, że masturbacja jest formą, wiesz, odkrywania siebie, wiesz, swojego ciała, tak, tego co jest przyjemne, rozwoju seksualnego. No myślę sobie, że na pewno, wiesz, w wieku nastoletnim, no ja na pewno nie chciałbym, znaczy, no tak, no, nie chciałbym skazywać młodego człowieka, który, prawda, jest, że tak powiem, w tej okresie największej chuci do tego, żeby no nie miał gdzie tą energię, prawda, rozładować, więc myślę sobie, że to jest jakaś forma nauki siebie, ale no mówię, ja bym to chyba, ja jestem na takim stanowisku, że ani bym tego specjalnie nie gloryfikował, ani bym tego na pewno nie potępiał, ale jeżeli mogę, ja chętnie zadam ci pytanie. Dobrze, tylko jeszcze chciałbym jedną rzecz, dobrze, przed tym pytaniem. Tak. Odnośnie tego, co powiedziałeś, że nie chciałbym stworzyć takiej sytuacji, że nastolatkowi, który jest w trudnym momencie, uniemożliwić masturbacji, aby mógł gdzieś wykorzystać swoją energię, którą ma. My tutaj używamy takiego pojęcia w chrześcijaństwie, jakby w jego podejściu do kwestii seksualności, o czymś takim jak sublimacja, tak? Czyli przeniesienie tej energii wyżej na rzeczy bardziej właśnie takie prospołeczne, na działania i o tym, że w ogóle seksualność jest bardzo szerokim pojęciem, bo my w ogóle, kiedy mówimy o seksie, o seksualności, to myślimy tylko o współżyciu, tak? A tak naprawdę seks, nawet jak mamy w języku angielskim, wypełniamy ankietę, seks to jest płeć. Tak? Czyli cały mój sposób wyrażania mojej płci jest seksualnością, czyli mój wyraz mojej osoby. Ja mogę to napięcie, tę energię wykorzystać na spotkania z ludźmi, które są na przykład trudne, i wykorzystać to.
Tak? Zresztą mamy to od drugiej strony, że kiedy mamy wiele spotkań z ludźmi, to też później tego współżycia nawet nie zawsze nam się chce, bo możemy pewnej energii się wyzbyć. Oczywiście nie mówię, że to jest normą, bo czasami może ktoś mieć tak duże libido, tak? Używając jakby pojęć psychologicznych, że i starczy mu na jedno i na drugie. Tak? No, tak pomyślałem, że tak, to, że to prawda. Czasami po spotkaniu z ludźmi możemy czuć się tak wypruci, że możemy nie mieć ochoty na to, ale z drugiej strony też pomyślałem sobie, że czasami właśnie po takim zmęczeniu psychicznym właśnie z ludźmi człowiek ma ochotę na seks i wtedy to nawet ma bardziej ochotę właśnie na seks niż na uprawianie miłości, tak to nazwę ładnie. I różnica między tym pojęciem? No bym powiedział, że wiesz, że w tym sensie, że wiesz, uprawianie miłości to mi się kojarzy wtedy, kiedy na przykład, prawda, partnerzy, prawda, wyrażają pełnię takiej, wiesz, emocjonalności, że wiesz, jest taka w tym głębia i taka emocjonalna, bym powiedział, wiesz, takie przeżywanie miłości do drugiej osoby. No a czasami ci sami partnerzy, mam wrażenie, po prostu mają ochotę się wyżyć, że tak powiem. I to uważasz, że też jest ok? Wiesz, najbardziej. A ty myślisz inaczej, że w związku małżeńskim czasami mąż i żona nie mają ochoty. No. Wydaje mi się, że jeśli to jest obok też myślenia o drugiej osobie, no to jest okej. Okay. Ale w sensie obok swoje nie, potrzeby, że po prostu tak. Mają ochotę, wiesz, tu ale i teraz. Ale co, że jakby się razem umawiają, dzisiaj nie robimy miłości, albo gdzieś się wyczuwają, no, bardziej, tylko dzisiaj będziemy mieli takie wyżywanie się. Wiesz co? Bo jakby tutaj granice na też, wiesz co, jakoś nie wstydzimy się, mówimy. Szukam, wiesz, jakichś sposobów, wiesz, żeby to nazwać jeszcze konkretnie, bez używania jakichś słów, które nie wiem, czy są dobre. No czasami, prawda, mężczyzna i kobieta, rozumiem, mają ochotę, prawda, na miłość, czyli wiesz, jest tu dużo, powiedzmy, namiętności, pocałunków i takiego przeżywania, no, a czasami po prostu mają ochotę, wiesz, konkretnie, mocno, tak, i wiesz, przeżyć to bardziej, tak, od takiej byśmy powiedzieli strony, no, nie, zwierzęcej. Tak. No znaczy, dobrze, zwierzęce to może nie jest dobre słowo. Ale jeśli tam nie ma tego aspektu spotkania się osoby i tworzenia więzi, no to wydaje mi się, że to jest nie fair. Ale ja, wiesz, ale ja to chcę to bardzo mocno określić, że uważam, że kurczę, brakuje mi słowa kulturalnego. Ale wiesz, jakby chcę to bardzo mocno podkreślić, że tutaj zarówno mężczyzna, jak i kobieta mogą mieć ochotę na po prostu seks. Mhm. Tak, że po prostu mają ochotę, wiesz, doświadczyć, tak, i chcą to zrobić namiętnie, bardzo namiętnie, niekoniecznie bardzo miłośnie. No ale zobacz, ale takie podejście zakładałoby, że spotykają się dwa egoizmy, które, ale posłuchaj jakby do końca, tak, nie? Okay. No bo ja wiem, że to może jakby na początku trochę odpychać, no ale o co mi chodzi? Że spotykają się dwa egoizmy, które zgadzają się na to, że są egoizmami i dogadały się i razem współpracują w osiągnięciu pewnej przyjemności. A właśnie wydaje mi się, że nie, bo czy ja, wiesz, patrzę z perspektywy chrześcijańskiej i rozumienia seksu jako, jak już to wspomniałem w pierwszym odcinku, komunii osób, spotkania, zjednoczenia, więzi, więc tam nie ma możliwości jakby odrzucenia tego aspektu osobowego. No wiesz co, ale to nie chodzi mi o to, wiesz, że jest odrzucenie ten aspekt osobowy, ale bym powiedział, że no, wiesz, z praktyki seksualnej wynika, no, że nasza seksualność wygląda różnie, tak, między nawet stałymi partnerami, tak, że czasami jestem po prostu, wiesz, więcej emocji, a czasami po prostu, no, wiesz, mąż może powiedzieć do żony, albo żona do męża, bo dwoje do siebie, no, wiesz, chce mi się, tak. I to jest okej. Okay. No i jakby tutaj, wiesz, wiesz, to nie jest pozbawione wtedy miłości czy szacunku do drugiej osoby. Bardziej po prostu, wiesz, nawiązywałem do tego, że no właśnie ta seksualność wygląda różnie, tak? Nawet, wiesz, w związku, tak? I że to jest okej, okay, to jest przyjemne i to znaczy, daje wiesz, dobre rezultaty. Mi jest głupie o tym mówić jako teoretyk, tak. Nie? I jakby i rozważać to w szczególe, tak. No bo... To ja mam przyjemność, wiesz, bycia praktykiem i powiem, że jedno i drugie jest bardzo fajne, że i bardzo miło jest uprawiać z żoną miłość i bardzo przyjemnie jest czasem po prostu, że tak powiem, współżyć. Znaczy, wydaje mi się, że to jest ciekawy punkt do rozważenia dla małżeństw katolickich, które by mogły pod tym wideo wypowiedzieć się, jak to wygląda w ich rozumieniu. Tak? One by wtedy uzupełniły moją próbę przekazania pewnych treści moralnych, światopoglądowych, a obok tego połączone ze praktyką.
No bo ja w tym momencie muszę nabrać wody w usta, no i co? I muszę jakby przyjąć to, co ty powiesz, no bo nie wyjdę z perspektywy męża, tak? Nie? Partnera, tylko staram się jakby upraktycznić coś, co nie upraktyczniłem. Nie? No wiesz, no bo to wiesz, to znowu wiesz, chyba wiesz, zahaczamy o to, co już wcześniej zahaczaliśmy, że ty mówisz dużo o takim. Pewny, ja bym to nazwał takim ideale, czy takim wzorcu, tak? Często mówię o tym, nie, że no. Że ten świat jest kolorowy i że ta kolorowość jest okej, okay, nie? Że ta kolorowość jest okej, okay, że obydwoje, że i ty i ja zgadzamy się do tego, że jest ten aspekt taki chorobowy, niezdrowy, tak? I że z nim należy leczyć, nie? Ale ja pewnie dużo wcześniej mówię, że, prawda, że na dużo większą skalę bym powiedział, że tu jest okej. Okay, no tak, tylko że właśnie jakby po twoim ciągu myślowym można potraktować teraz jakby moje założenia jako stwierdzenie idealista, który chce opowiedzieć o pewnych wzorcach, które i tak są nieosiągalne. Nie? A tu właśnie, mam wrażenie, a właśnie, że czasami nie, no to tak, no tak, tak. No widzisz, to tak nie, no właśnie, że to tak trochę wygląda, a chodziłoby o to, że ten wzorzec chrześcijański, tak, jest z racji na wiarę, relacji z Bogiem i przeżywania duchowo relacji z ludźmi, szukamy go, do niego dążymy, ponieważ jeśli zgadzamy się na wersje niższe, to one tak nas wciągają, tak nas absorbują, że my nie patrzymy wyżej. Wiesz, jak to działa w praktyce, nie? Jeśli otwieramy pewne możliwości, zgadzamy się i traktujemy wszystko jako równoprawne, no to automatycznie sięgamy po rzeczy wygodniejsze, łatwiejsze, takie, które by nam nawet ta natura, jak to używamy w teologii, dotknięta, tak, z grzechem, będzie nam jakby do tego nas pchała, a my chcemy sięgać rzeczy wyższych, nie? Nie? Wiesz, sky is the limit, nie? Jak mówią Anglicy. Słyszę, co mówisz, nie? Ale nie wiem, czy się z tobą do końca zgadzam, bo wiesz, zastanawiam się już nad praktyką, bo to dobrze brzmi, co mówisz, ale wiesz co, nie jestem pewny, czy to, wiesz, to tak jest, że jak właśnie dajemy sobie właśnie większą przestrzeń, większą, bym powiedział, taką elastyczność psychologiczną, że jesteśmy okej z niedoskonałością, że wtedy nie jesteśmy gotowi też sięgać, wiesz co, wyżej, bo mam wrażenie, że bo my zaakceptujemy pewien punkt, rozumiesz? Jeśli a właśnie w praktyce, czy na pewno tak to działa, wiesz, bo wiesz, bo to chciałem się odwołać trochę do mojego doświadczenia, właśnie wiesz, bo jeszcze o tym nie mówiłem też, wiesz, jakie mam doświadczenia, nie? Ale właśnie może będzie na to chwila z czasów wierzących, że ja wiesz, ja słyszałem właśnie dużo skazalnicy, nie? Właśnie dużo skazalnicy właśnie takich rzeczy, o których ty mówisz, tylko że potem w praktyce to nie działa. Znaczy, że właśnie wiesz, że ludzie właśnie mówią o takim, wiesz, sięganiu ideału Chrystusowego, tak, doskonaleniu się i tak dalej, ale wiesz, potem to po prostu nie działa, że to wcale potem, wcale nie powoduje, że ludzie są tacy właśnie czyści, tacy moralni i tak dalej. Moje doświadczenie, Piotr, jest takie, wiesz, nawet personalne, że od czasu, kiedy ja dałem sobie na luz, wiele rzeczy potrafię być, ogólnie bym powiedział, w wielu kwestiach dużo lepszy niż byłem. Że może te piki nie są takie wysokie, to znaczy, prawda, że czasami jak udało mi się jako chrześcijanin, no, wiesz, tak dobrze spiąć i mieć takie, wiesz, dobre momenty, ale te doły były też bardzo głębokie. Mm-hmm. A ja mam wrażenie, okay, że teraz jak bardziej akceptuję siebie, to średnio dużo bardziej rosnę jako człowiek i mam wrażenie, że też robię się dużo lepszym człowiekiem średnio, tak? Że może nie mam takich, wiesz, widowiskowych, wiesz, hajów, jak kiedyś, nie? Kiedy wznosiłem się na wyżyny chrześcijaństwa. Ale bym powiedział, że wiesz, że średnio jestem dużo lepszy i też, wiesz, tak obserwuję po ludziach, że jak ludzie dają sobie więcej przestrzeni i więcej łaski, tak, udział takiego słowa, to że średnio są lepsi, nie? A że właśnie jak człowiek tak właśnie dokręca sobie tą śrubę, to czasami na parę godzin, na parę dni potrafi, wiesz, wejść w taki właśnie garniturek fajnego chrześcijanina, a potem, wiesz, gdzieś jak ktoś nie patrzy, tylko Pan Bóg widzi, to byśmy powiedzieli, to się dzieje o mniej fajne rzeczy. Jakie jest twoje doświadczenie? Czy tutaj byś zakładał, że chrześcijaństwo jest pewnym ograniczeniem człowieka, bo mu narzuca pewien schemat, w którym on się tłamsi i się nie do końca odnajduje i summa summarum dalekosiężnie ma to gorsze konsekwencje. Rozumiem. Tak, że w pewnym sensie mam wrażenie, właśnie to jest pytanie do ciebie, jak ty to widzisz,
że te standardy brzmią fajnie, to co mówisz, ale że w praktyce, jak człowiek próbuje je zastosować, to wcale efekty tego nie są takie fajne, jakby człowiek chciał. To znaczy, że to jednak bardziej tłamsi, niż faktycznie prowadzi do tej doskonałości, o której mówisz. Wchodzimy w rzeczywistość nie tylko biologiczną, ale w rzeczywistość łaski, współpracy z Bogiem, modlitwy i tych różnych całej ascezy chrześcijańskiej, wstrzemięźliwości, tak? To są te terminy, które nam mówią o pewnym wysiłku chrześcijanina, gdzie on zaprasza też Pana Boga do tej zmiany siebie, nie? Bo jeśli my rzeczywiście zostajemy tylko i wyłącznie sami z tym wszystkim, to może w rozliczeniu sobie myślisz, ja według własnych wytycznych lepiej sobie z tym wszystkim poradzę niż mundurek chrześcijański, okay, który nakłada. Okej, ale dołóżmy Pana Boga, Piotr, jakie jest Twoje doświadczenie, wiesz, w praktyce, czy to faktycznie działa? Że wiesz, że te wysokie standardy, tak, czy właśnie ten, wiesz, ta doskonałość, do której nas zaprasza Pan Bóg, czy ona faktycznie powoduje, wiesz, tą taką etyczną i moralną, wiesz, doskonałość, że to ma przewagę, tak, że jak spojrzymy tylko na fakty, tak, na zachowania, to czy to, co ty mówisz, ma przewagę, twoja postawa ma przewagę nad postawą, o której ja mówię. Że tylko pytanie, bardziej... czy to jest dobra perspektywa oceniania owoców? Znaczy, no Jezus powiedział, że poznacie drzewo po owocach. No fakt, tylko, ale o co chodzi? Że chrześcijanin, który ma pewną motywację, jakby wynikającą z wiary, on współpracując z Panem Bogiem czyni dzieło Boże. Bo on jest jakby z Nim razem z Panem Bogiem. Ale czy się udaje? O to Cię pytam. Wydaje mi się, że tak. Że są momenty, że się udaje, jeśli jesteśmy w tym wszystkim uczciwi. Jeśli podejmujemy pewien autentyczny wysiłek, a nie szukamy tylko powierzchowności, bo bardzo wiele osób i my często na nie patrzymy, przeżywa swoją wiarę tylko na zewnątrz, w rytuałach, w pobożności, a nie wierze, nie? Bo pobożność i ilość odmówionych modlitw, czy ilość nawet wiedzy teologicznej nie wprowadza ciebie w dialog z Bogiem, bo potem na przykład w Kościele katolickim konkretnie, nie? Jakby to jest nie twoja bajka, tak? Jakby patrząc na twoją przyszłość, bo ty byłeś w nurcie protestanckim, ewangelickim, tak, prawda? Tak, no to 18 roku życia. Ale wcześniej też znałem, nie? Więc... No tak, no ale patrząc na nurt katolicki mamy świętych, nie? Mamy nawet specjalny dział świętych dziewica, nie? Mamy osoby, które żyją w czystości i doprowadziły swoje życie do pięknych momentów, do wyżyn osobowościowych. I między innymi po to ich mamy jako pewne wzory postępowania. Tak? Więc jednak okazuje się, że tak, jest to możliwe. To jest rzecz tak, trudna. Tylko, że, to, wiesz, tak, tylko, że to mówisz jest... wiesz, o ludziach, rozumiem, odległych w czasie i historii. Nie, bo to są świeci ale, wiesz, też i rozumiem, że mówisz, że ostatecznie, jeżeli ktoś jest naprawdę szczery i autentyczny w tym, to prawda, jednak te wartości takie wyższe, moralne, to ta jedność z Bogiem jednak spowoduje lepsze rezultaty niż taki człowiek, który sobie gdzieś tak właśnie trochę rozmydla tak, i folguje. Tak, takie mam przekonanie, bo gdybym takiego nie miał, to bym w tym nie trwał. No tak, ale wiesz, właśnie to... się na skutki. Tak. Nie, bo czasami... Ale czy poza przekonaniem, przepraszam, że Ci wpadłem słowo, ale wiesz, bo to jest moje doświadczenie, nie? Że wiesz, że ja miałem wrażenie właśnie, jedna z rzeczy, która wiesz, u mnie spowodowała też dekonwersję, to jest to, że miałem wrażenie, że to nie działa. To znaczy, wiesz, co chodzi, ja uważam się za bardzo autentyczną osobę wierzącą i znam bardzo wiele autentycznych, wierzących ludzi i że w praktyce, rozumiesz, że właśnie, wiesz, w teologii to działa, ale w praktyce to nie działało. Czy Twoje doświadczenie jest inne, że to w praktyce to działa? Tak, to w praktyce działa i czasami jest to też zgodzenie się na nieustanną walkę z racji na miłość do Pana Boga, nie? Nie wiemy, zastanawiamy się na przykład nad listami Pawłowymi, tak, świętego Pawła z Tarsu, który mówi o tym ościeniu dla ciała, że on się czymś będzie zmagał do końca. I o co mu chodziło? Może jakąś nieczystość? Może o masturbację, może o coś, może o chorobę, nie wiadomo, nie? I możemy pod to również podciągnąć kwestię seksualności, że czasami to nie jest tak, żeby mieć pewien efekt, tylko że moje próby Panu Bogu są miłe, nie? Jedna ze świętych Kościoła katolickiego, ja lubię ją cytować, jest mi bliska, ponieważ ona mówi o bardzo prostej i też takiej konsekwentnej drodze do Pana Boga, święta Tereska, ją specjalnie mu zdrabniamy imię, bo jest też święta Teresa z Avila, ta Tereska z Lisieux, francuska, która powiedziała, że nie chodzi o to, aby wejść na dany stopień, na dany schodek, tylko same moje wysiłki czynione, aby na niego wejść, są miłe Panu Bogu.
Tak, ale ja mam wrażenie, że ludzie bez tych wysiłków lepiej wchodzą na schody. Podam Ci przykład. Aha. Jak pracuję z moimi pacjentami, wiesz, wierzącymi, to kiedy moi pacjenci wierzący, wiesz, właśnie bardzo mocno trzymają ten standard, nie? Że wiesz, nie powinni się masturbować, nie powinni oglądać pornografii, powinni być tacy właśnie czyści i tak dalej, to często bardzo się zmagają i bardzo często upadają. A kiedy zaczynają mieć taką perspektywę, że może to jednak jest naturalne, tak? Że może to nie jest zgodne z moimi wartościami, ale to jest naturalne i nie ma jakby, no to jest ludzkie, tak? I przyjmują taką postawę, to nagle ilość masturbacji i pornografia, ilość pornografii spada na łeb na szyję. Mhm. I nagle po prostu, wiesz, zamiast to może być intensywnych, taki, oczywiście, wiesz, że, czyli innymi słowy, poluźnienie standardów, tak? I większa zgoda na to, że jestem człowiekiem niedoskonały, powoduje wiesz, bycie bliżej tego, co Pan Bóg nakazuje, niż trzymanie się tych standardów. Znaczy, rozumiem ten mechanizm, ja rozumiem, wiesz, o czym Ty mówisz, tak, że można się tak mocno na czymś zafiksować, tak się nakręcić, że spowodować sobie taki lęk, że to będzie mnie ten lęk oddalał od tego ideału, który sobie wybrałem, nie? I to jest prawda, tylko że pytanie, skąd się to bierze? W tym, że ktoś ma złe podejście do antropologii, do człowieczeństwa swojego, nie? Do porozumienia grzechu, do rozumienia pracy i współpracy z Panem Bogiem, bo jeśli my zakładamy, że my we współpracy jesteśmy tylko i wyłącznie sami, no to biada nam, nie? Że jesteśmy w tym wszystkim tylko z własnymi możliwościami i umiejętnościami, bo my wtedy się tak zafiksujemy i tak sobie nie radzę i taki mam perfekcjonizm, że on tak mnie gniecie. Czyli nie, rozumiem, że potrzebna jest jakaś pomoc Ducha Świętego. Tak, potrzebna jest pomoc Ducha Świętego i uświadomienie sobie też przeżywania swoich słabości, nie? Bo przeżywanie złej słabości może Ciebie tak zgnieść i tak Cię zniszczyć, tak? Że spowodować tę toksyczność, o której mówisz, nie? Która Ciebie oddali. To jest bardziej od tego ideału, bo tak mocno się przejmiesz, że w centrum nie będzie Bóg, tylko w centrum będzie Twój grzech. Mhm. Jeśli Twój grzech będzie w centrum, to Ty tak mocno się z nim zwiążesz, że on Cię zniszczy. Mhm. Tak? A Ty masz być z grzechem obok Pana Boga. Tu jest relacja, ciągle akcentujemy tę relację i dlatego też tę kwestię seksualności, o której mówimy i o pewnych jakby wysokich tych ideałów, zaprasza nas, aby ta więź była rzeczywiście duchowa, aby duchowo spojrzeć na ludzi, aby nawet duchowo spojrzeć na tę osobę, która jest w pornografii, duchowo spojrzeć na siebie jako na świątynię Ducha Świętego. Tak? To jest dalej część jakby nauczania katolickiego, nie? I dlatego tak podchodzimy do masturbacji, że jak ja mogę naruszyć tę świątynię w sposób nieczysty, czyli wykorzystywać te narządy nie w taki sposób, jak one powinny być wykorzystane, nie? Wiesz co, jest mi bardzo bliskie to, co mówisz właśnie a propos Ducha Świętego, ale właśnie znowu odwołując się trochę do mojej historii, jak pracowałem z ludźmi wierzącymi jeszcze jako właśnie terapeuta chrześcijański. Wiesz, jedno z takich haseł, znaczy dalej mi bardzo bliskich, jest to, jak Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Ja uważam, wiesz, zawsze mi to było właśnie bliskie, że takim kryterium, że takim ostatecznym kryterium jest kryterium prawdziwości. I ja, wiesz, bardzo mocno szukałem i też odwoływałem się, wiesz, w pracy z ludźmi właśnie do tego, do tej relacji z Bogiem, do relacji z Jezusem, do wsparcia Ducha Świętego, zarówno u protestantów, jak i katolików, żeby, wiesz, bo, wiesz, czyli miałem też pacjentów, którzy mieli, wiesz, ten cały pakiet eucharystyczny i tak dalej, tak, czyli, wiesz, mieli tą relację z Bogiem po katolicku. I powiem Ci, że to po prostu, można powiedzieć, nie bardzo działało. A to, co odkryłem, że właśnie działa, no to jest właśnie to, o czym ja teraz mówię. Więc po prostu, jeżeli, wiesz, zastanawiam kryterium prawdy, to widzę, że odpuszczanie sobie pewna doza łaskawości dużo bardziej przybliża, wiesz, właśnie ludzi do tej czystości, do tego właśnie dobrego prowadzenia się seksualnie, niż wtedy właśnie, kiedy odwoływałem się do wysokich wartości i do tego, żeby wspierał Cię Pan Bóg, wspierał Cię Duch Święty i tak dalej. Oczywiście, wiesz, nie generalizuję, ponieważ też miałem ludzi, którzy... Muszę też Ci przyznać rację, bo jakby teraz tym doprecyzowaniem otworzyło się jakby bardzo ważną część wypowiedzi, która musi też wybrzmieć, bo nawet jak są psychoterapeuci chrześcijańscy typowo w tym nurcie, to oni też zachęcają do odpuszczania w wielu rzeczach. Nie? Oni też nie mówią o tym, że ty musisz przyjmować od razu najwyższe standardy, bo na ten moment twojej historii ty potrzebujesz dania sobie pewnego luzu,
ponieważ pracujemy nad czymś i kiedy ty w tym będziesz mocny, to dopiero możesz wrócić, bo na przykład masz nerwicę natręctw, i masz ciągle chęć, aby się modlić, tak? I co? I teraz dalej się módl, no bo twoja religia ci mówi, masz się modlić w takiej dozie. Nie, ten ktoś, kto jest chory, definiuje się jako chory i on musi zejść z pewnego piedestału, ideału, przepracować pewną rzecz i dopiero potem wrócić do tego. To nie? Fajnie, że o tym mówisz. Nie? I to też, nie? Zobacz, jak to uzdrawia wtedy całą tę sytuację, nie? A nie, żeby ciągle mamy napięcie, nie, ja muszę tak robić, bo jeśli nie, to będę potępiony. Nie, są momenty pracy nad sobą, kiedy pewne rzeczy musimy inaczej je ugryźć, nie? I wtedy ten psychoterapeuta poniekąd staje się też i kierownikiem duchowym, nie? Więc dlatego w takich momentach trudnych lepiej, kiedy ktoś jest blisko światopoglądu i to rozumie. Wydaje mi się, że to, oczywiście to nie jest teraz zanegowanie ciebie jako psychoterapeuty dla chrześcijan, tylko pewnie jakby ta nauka wynikająca nawet z tej rozmowy dla ciebie, żeby jakby też to może i w ten sposób przedstawić, nie? Tej osobie. Znaczy wiesz, mówicie, moje doświadczenie po prostu jest takie, że ja oczywiście wiesz, widzę wiele użyteczności. Wiesz, wiele użyteczności, wiesz, wiary dla psychiki człowieka, ale akurat, wiesz, mówię, w tym temacie seksualności mam doświadczenie, wiesz, pracy na bazie, że tak powiem, już upraszając, tak, podejścia świeckiego, podejścia chrześcijańskiego i, wiesz, moje doświadczenie po prostu jest takie, że kiedy człowiek właśnie ma to podejście bardziej świeckie, czyli takie właśnie łaskawe do siebie, do tego, to sprawdza się to lepiej. Nie? I wiesz, czyli tutaj mówię to kryterium prawdy, nie? Że po prostu niestety ja nie miałem takiej przyjemności doświadczyć za bardzo dużo takiego, wiesz, mówię tutaj, wsparcia działania Boga czy Ducha Świętego do tego, żeby ludzie dochodzili do tej czystości, do której przynajmniej teoretycznie Bóg chciałby, żeby doszli, nie? Że jednak ostatecznie gdzieś ta natura wygrywała. To w ogóle też jest ciekawe, bo pewnie znasz cytat z apostoła Pawła, który powiedział tak, że od kiedy odkryłem prawo, tak? To grzech we mnie ożył, tak? Że mój duchowy człowiek chce jednego, a moje ciało chce drugiego. Że apostoł Paweł mówił, że zauważył coś takiego, tak. że te przykazania Boże jakoś nie wydają się pomocne, a wręcz jakoś nakręcają człowieka. Także z dwóch stron doznaje nalegania, nie? Tak, nie? Dlatego też i mówimy w pewnej, tak jakby patrząc światopoglądowo, chrześcijańsko na rozumienie ciała ludzkiego, że mamy bios, tak? Jakby tę biologię i mamy coe. Zoe jako to życie duchowe. Nie? I one czasami są w pewnej konfrontacji nie? ze sobą. Nie? I one są bardzo mocno w pewnym to jest w ogóle zamieszaniu. Bardzo, tak. To jest w ogóle bardzo precyzyjnym stwierdzeniem. Znaczy, bo mówię, ojciec psychoterapii, tak, psychoanalizy Freud, no też tak stwierdził, nie? Że jest to prawda, id, tak? Czyli te popędy i to superego, czyli te wartości. Tylko prawda, właśnie tu jest ten inny ciężar, tak? że właśnie jak ty mówisz, nie? że w rozumieniu chrześcijańskim to zoe powinno wygrać, prawda, z tym ciałem, a właśnie w rozumieniu psychologicznym człowieka one powinny się spotkać ze sobą w tym ego, które nie powinno być ani przeciążone tymi wartościami, ani nie powinno być zdominowane przez popędy, tylko to powinno być w jakimś takim balansie. No tak, właśnie ten balans to jest ważna rzecz i współczuję tym katolikom, którzy doszli w swojej wierze do takiego momentu, że tak mocno się nakręcili, że w to wszystko wydaje się dla nich toksyczne, to co jest ich wiarą. Nie? Bo oni tak spotęgowali pewne rzeczy i ten właśnie temat grzechu, obwiniania się, w ogóle dzisiaj mnóstwo osób wychodzących z wiary, nie? Rezygnujących z niej, o tym mówi, czułem się przemuszony, nie? Byłem sterowany tą nauką, nie? Że to było dla mnie takie ciężkie. Dlaczego? Bo oni źle przeżywają temat grzechu. Nie? Oni go absolutyzują. Nie? Oni stawiają go w centrum. Jeśli ja, wiesz, prowadzę właśnie taką stronę właśnie, dobra spowiedź. Jak uważasz właśnie, bo chcę cię spytać, no to jak uważasz, że można zdrowo przeżywać grzech? No, znaczy, grzech wiesz, co jako chodzi, swojej jako słabości, jako swojej tak, słabości no i przyznania jakby odpowiedzialności, którą ja mam w ramach danego grzechu. Nie? I w ogóle to jest też ciekawe, nie? Klasyfikacja na grzech ten śmiertelny i grzech powszedni. Tak? Czyli ten ciężki lekki, tak? Tak, ciężki lekki, tak? Są jakby różne podziały, nie? W tej gradacji. Więc grzech śmiertelny to jest grzech świadomy, dobrowolny, który w ciężkiej materii. Więc jeśli na przykład masz masturbację, która jest kompulsywna, ona jest grzechem powszednim.
Dlaczego? Okay. Ponieważ nie ma pełnej dobrowolności w tym. Ty masz świadomość, że to jest grzech, ale nie masz pełnej dobrowolności, bo masz przymus, nie? Mhm. Oczywiście ten moment, kiedy ciebie doprowadzą do tego, żeby ty, że ty wszedłeś, nie, w to uzależnienie, no to był grzechem ciężkim, tak? Bo miałeś swoją dobrowolność, nie? Pełną. Ale w pewnym momencie znalazłeś się w tym miejscu, tak? Że nie masz tej dobrowolności. Kręcę głową, bo się z tobą nie zgadzam, ale... Okay. W jaki sposób człowiek świadomie dochodzi do grzechu, do tego problemu? Że podejmuje decyzje, które gdzie? By go... W sensie, w jaki sposób, nie wiem, młody człowiek, który, nie wiem, znajduje pornografię w internecie, ma, burzę mu hormony, gdzie było miejsce na decyzję? No, albo na po prostu podobają mu się to, kobiety czy no dobrze, no super, że mu się podobają, tak? No, no i to nawet dobrze, nie? Więc kwestia tego, że coś z tego rezygnuje i to jakby odrzucam i staram się jakby dojść do małżeństwa, wtedy, kiedy będę miał seksualność, jakby, ale która to jak będzie... Jak może nastolatek, wiesz, dwunastolatek, trzynastolatek, czternastolatek, latka, którzy, wiesz, no, wiesz, są w okresie, gdzie, wiesz, hormony buzują, płaty czołowe, czyli tam, gdzie mamy to wszystko właśnie, tam całą moralność zapisaną, to lekwo funkcjonują, bo one są tam, wiesz, zalewane emocjami, przebudowywują się, wiesz, więc młodzi ludzie w tym wieku to są, wiesz, po prostu prawie, że czyste impulsy i popędy. I on, wiesz, trafia na jakąś stronę internetową, czy nie wiem, podoba mu się koleżanka, ma erekcję, tak, dotyka członka, czy dotyka swojej łechtaczki i czuje z tego powodu, wiesz, podniecenie. No, gdzie tu, wiesz, jakaś, nie wiem, świadomość czy wizja, no tak, żeby mam się utrzymać w czystości, bo za 15 teraz lat... Nie, wtedy właśnie nie ma. Nie, no właśnie wtedy dobrowolność, jeśli przyjmujemy, tak, rzeczywiście to się jest w takim momencie, tak, no to... jakby jego wola jest osłabiona, tak? No i oczywiście jest potem problem, kiedy on w momencie takiego, powiedzmy, dojrzewania, czyli bardzo delikatnego momentu, bierze i wchodzi w nałogową, tak, już masturbację, to wtedy jakby automatycznie, już wtedy jest to tym grzechem powszednim, który oczywiście nie zwalnia go od tego, aby coś z tym zrobić, nie? No bo kiedy stwierdzam, że coś jest powszednie, więc to zaakceptujmy i zgódźmy się na to, no bo jest no okej, okay, no bo w mojej sytuacji to jest i tak, no to wtedy znowu wchodzimy w subiektywizm taki, nie? Że teraz każdy może sobie sam tworzyć jakby prawo moralne. Nie, my za każdym grzechem, który uważamy za niszczący, nie, no i staram się coś z nim zrobić. No ale nie uważasz, że to w takim razie, wiesz, jednak jest, bo wiesz, w tym co mówisz, no jednak jest pewien poziom, no takiego, no gdzieś miejsca na jednak na wyrzuty sumienia, na jednak takie obciążanie się. No tak, no na pewno on będzie miał też wyrzuty sumienia, tak, ten człowiek, no młody, który był w tym trudnym momencie i to jest jakby naturalne, że się jest wychowywany pewnej tradycji, tak, i ma pewne prawa, to będzie to potraktował jako coś negatywnego, ale te wyrzuty sumienia mają mu pomóc i go zmobilizować do tego, aby podjąć temat, nie? Żeby od niego nie uciekać. A nie uważasz, że jednak fajnie jest, jak młodzi ludzie mogą nie mieć wyrzutów sumienia za to, że są seksualnymi stworzeniami? Wiesz, zobacz, jakby, tylko, że jak to jest ciekawe, że Bóg stworzył, no bo rozumiem, że uważasz, że w jakiś sposób jednak Bóg stworzył człowieka, czyli pewnie przypuszczam, że jakoś na nim kierował ewolucją człowieka. Nie uważasz, że to jest dziwne, że Bóg stworzył nas ludzi jako jednak gdzieś dużo bardziej zainteresowanych seksem niż monogamia by na to przyzwalała, tak? No, no nie wiem, sam fakt, że gatunek ludzki jest gatunkiem, który z tego co rozumiem wyewoluował od gatunku rozwiązłego, tak? Gdzie, znaczy w takim sensie, gdzie jakby jeden samiec miał wiele samic, tak? A ewoluujemy w kierunku gatunku monogamicznego i właśnie jesteśmy akurat gdzieś pomiędzy, to znaczy stąd się właśnie to bierze, że z jednej strony ciągnie nas do monogamii, z drugiej nas ciągnie do wielu, że tak powiem, partnerów seksualnych, na przykład mężczyźni mają za małe jądra jak na gatunek, gdzie samiec jest dominujący, a mają za duże jądra jak na gatunek monogamiczny, tak? Więc jakby jesteśmy akurat gdzieś pomiędzy. Nie wydaje ci się to jest dziwne, że Pan Bóg z jednej strony mówi, tworzy idealnie Adama i Ewę i chce, żeby żyli ze sobą, a robi nas tak, że no jakoś tak ta monogamia nie przychodzi nam jakoś specjalnie łatwo,
dojrzewamy seksualnie dużo wcześniej niż jest to realne obecnie, żeby wiesz, wejść w związek małżeński. Mhm. Nie masz tutaj jakiejś wątpliwości, że może jednak... Znaczy na pewno jest to trudne. Nie mam pewnej odpowiedzi dla ciebie. Aha. Wiesz, nie mam, bo pewne rzeczy, których nie rozumiem, ale intuicyjnie czuję, że są dobre, mhm. tak? Bo widzę jakby co się dzieje z tymi jakby młodymi, którzy w tę jakby masturbację przesadnie wchodzą, mhm. tak? I którzy nie, w ogóle nie podejmują próby walki. Tak? Przesadnie, wiesz, tak. Jak jest przesadnie, no, no to się tak, zgodzimy. Ja wiem, nie? No że... tak, tylko że nawet jeśli nie podejmują próby walki i zmiany tego, nawet przy tej, według twojej klasyfikacji normalnej masturbacji, mhm. tak? No to, że to przynosi negatywne skutki na nich. Po prostu mam to przekonanie. Jakby intuicyjne, takie intuicyjne. I czasami jakby nie mam tego od strony biologicznej, bo to już na przykład jak mówiłeś o tej jakby, wiesz, wielkości jąder, tak, w stosunku mhm. do monogamicznych, prawda, a innych, no to jest jakby, to już jest wiedza specjalistyczna, mhm. której ja jakby mam nieprzebadanej, nie? Mhm. Jakby na gorąco nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, bo nie jestem fachowcem w tej mhm. dziedzinie, nie? Więc tak. jakby nie potrafię się ustosunkować nawet tak. teraz do tego. Wiesz, no chodzi po prostu wiesz, o to, że wiesz, że biologia... Wydaje się nam, już fajnie, ewolucja i biologia, wydaje nam się, wiesz, fajnie tłumaczyć, czemu jako ludzie jesteśmy w takim dziwnym momencie, że wiesz, że z jednej strony monogamicznie, bo musimy wychować to potomstwo, ale było po prostu za mało czasu jeszcze ewolucyjnego, żeby wiesz, zupełnie nas wiesz, zmonogamizować. Tak? I więc jednak cały czas jeszcze mamy ten... No to, wiesz... to są pewne koncepcje. Znaczy, ja słuchając ciebie, no to jakby chcę się zgodzić, ale no. nie wiem, czy nie są inne koncepcje na wyjaśnienie tego. Pewnie tak, ja też jak nie to jestem w nauce, ani antropologiem, ani mm-hmm. wiesz, biologiem ewolucyjnym. Wiesz, więc może mi tutaj to może przyznać, że to jakby dobrze brzmi, mm-hmm. tak? Jakby i to można jakby jakimś biologizmem tak. wyjaśnić, nie? Ale na ile jest w tym racji, no nie wiem. Nie? Okay, no, to, nie mam tego zbadanego. To może odwołam się do własnego doświadczenia, Piotr. Powiem ci tak. Kiedy byłem wierzący, czułem, że chcąc być autentyczny i szczery, wiesz, i taki intelektualnie spójny, miałem wrażenie, że musiałem bardzo dużo wysiłku w to wkładać i bardzo dużo różnych filtrów nakładać na to, żeby tłumaczyć, w jaki sposób natura ludzka można pogodzić z Panem Bogiem. To znaczy, że jakby, wiesz, jakby, jak to jest właśnie, że no, ta nasza seksualność, ale też nie tylko, wiesz, popęd seksualny, agresywny, wiele różnych innych rzeczy, które, wiesz, są typowe dla nas ludzi. Jak to pogodzić z tym, jak Bóg nas stworzył? Znaczy to ja już mam pewne rozwiązanie, takie skrótowe. Wiesz, i powiem tak, ja też bardzo dużo miałem, wiesz, co chodzi, tylko że musiałem w to dużo bardzo wysiłku wkładać. Miałem wrażenie, że im bardziej poznawałem właśnie też psychikę człowieka pracując, tym musiałem robić, wiesz, więcej, jakby dokładać więcej klocków. A kiedy jakby, no ten światopogląd mi się zmienił też między innymi z tego powodu, i przejąłem ten teraz dla mnie, prawda, słuszny, czyli ten właśnie bardziej taki właśnie materialistyczny, ewolucyjny, biologiczny, to wiesz, jest to dużo prostsze, że jakby wiesz, jest jakby używając tej wiesz, okhama, tak, chyba brzytwy, jakby wiesz, lepiej mi to tłumaczy i to ma nagle ma to sens, a nie tylko ma to sens, a mam wrażenie, że pracując z pacjentami lepiej to działa. To znaczy, czyli wiesz, jakby używając tego kryterium prawdy, to wiesz, że to jest teoria i hipoteza, która mi się dużo lepiej sprawdza i daje, mam wrażenie, dużo lepsze rezultaty niż ta, którą miałem wcześniej. Mhm. Więc mogę tak się podzielić takim, wiesz, swoim doświadczeniem. Mhm. Nie, no rozumiem to. Znaczy ja mhm. też wielokrotnie badając konkretny przypadek człowieka i chcąc mu rzeczywiście pomóc, tak, i żeby było to z jednej strony racjonalne, a z drugiej strony, żeby było to zgodne z katolicką duchowością, to nieraz są z tym problemy. Nie raz, jakby tutaj jasno trzeba powiedzieć, że tutaj to jest pewne wymaganie, no ale jakby traktuję to jako zaproszenie Pana Boga do człowieka, mhm. które on jakby skierowuje, bo widzę, że to jest dla ciebie droga lepszego rozwoju. Mhm. To trochę tak wygląda, nie? Że Pan Bóg... A miewałeś czasem wątpliwości, że patrząc się na to, co się wiesz, dzieje w życiu człowieka, że jakby umysł podpowiadał ci jedno, albo nawet serce podpowiadało ci jedno, ale jednak wiara kazało ci mówić drugie. I zakładała pewne zaufanie względem wartości, no. A wydaje mi się, że tak, że w ogóle wiara jest utkana z wątpliwości.
Mhm. Nie? I ona zakłada pewne burze, pewne transformacje, które trzeba przechodzić, bo tylko krowa nie zmienia zdania, jak to mówi powiedzenie, tak i też nasza wiara powinna stawać się dojrzalsza przez to, że mamy nowe wytyczne i dzisiejsza rozmowa z Tobą też jest dla mnie pewnym punktem do przemyśleń. Ja tego nie zostawię sobie. Nie? To, że w pewnych rzeczach nie jestem w stanie udzielić Ci pewnych odpowiedzi, tak, to znaczy, że może ktoś inny sprowokowany naszą rozmową, tak, w internecie wrzucono, bo jeszcze jak Ci mówiłem w kuluarach, nie widziałem takiej rozmowy, tak, która by psycholog niewierzący rozmawiał z księdzem na temat seksualności w sposób otwarty, nie uciekając od tematu. To bardzo fajnie, że to robisz. Tak, i nie bojąc się tego. Tak, to może być prowokacja do tego, żeby specjalista, który ma większą wiedzę biologiczną, będącą może, nie wiem, jakiś ksiądz, bioetyk, poruszył ten temat jeszcze bardziej profesjonalnie, nie? Bo ja mam tą wiedzę ograniczoną. Tak. Ja też biologiczną, nie? Na pewno no też tak. Mam ograniczoną. Nie, ja mam jakby nurt duszpasterski, no bo jestem wikariuszem w parafii, uczę w szkole, tak? Nie jestem naukowcem, nie? Tak. Ale mam ogromne pragnienie poruszenia tego tematu. Z racji, co już rozpocząłem, prowadzę stronę dobraspowiedź.pl i tam ludzie zadają pytania na temat spowiedzi. 80, jak nie 90% pytań dotyczy seksualności. Tak? No. A z tych o seksualności 90% dotyczy antykoncepcji, mhm. Tak? A reszta dotyczy właśnie różnych zaburzeń, masturbacji i tak dalej. I ciągle, rozumiesz, szukam rozwiązań, doczytuję, dowiaduję się, tak, na temat tego, ale chcę też spotkania, rozumiesz, z osobą, która mi to wyjaśni, niekoniecznie w moim nurcie chrześcijańskim. Dlaczego? Bo boję się tam indoktrynacji. Mhm. Nie? A to by było, a tu nie o to chodzi, żeby tylko zamykać się w swoim światopoglądzie, tylko spojrzeć szerzej, nie bać się tego. Bo nawet jeśli mam inne zdanie teraz niż ty, to wcale nasz nie sprzeciwia sobie. Nie? Tylko ja się bardzo cieszę, że masz inne zdanie, bo to też wiesz, jest szczere. No, mi się dobrze tego słucha, bo wiesz, ja bardzo mocno wierzę w autentyczność. Znaczy, uważam, że tak długo ma sens to, co robimy i w to, co wierzymy, dopóki. No, autentycznie gdzieś to wyznajemy. Ja na przykład wiem, że dla mnie proces utraty wiary nie był decyzją. Ja bardzo się broniłem, dużo bardziej się broniłem przed utratą wiary emocjonalnie niż intelektualnie, tylko po prostu w którymś momencie moja głowa mi powiedziała, że już to nie wierzysz. Tak? Znaczy, to po prostu nie było decyzja, tak? Tylko po prostu było przekonanie, że nie uważam tego za prawdę, więc ja nie mam poczucia, że się odwrócimy od Boga, tylko po prostu właśnie on zniknął. Z tą wiarą i niewiarą jest taki problem, że wiara jest pewnym, używając trudnego pojęcia, pewnym koherencyjnym systemem różnych wartości, do którego jestem wprowadzony dzięki wierze. Jak to św. Augustyn mówił, wierzę, żeby rozumieć i rozumiem po to, żeby lepiej wierzyć. Nie? Mhm. Czyli, że najpierw muszę uwierzyć, aby znaleźć się w pewnym układzie wartości, założyć, że Bóg Biblii, tak? Nawet używając takiego jakby już około protestanckiego nawet pojęcia, mhm. Nie był Bóg Biblii, nie? No, ale mówimy jakby w Piśmie Świętym, jakby w natchnieniu i tak dalej. Jeśli tam jest prawda, no to jeśli tam przyjmuję tę prawdę, no to w pewnym kręgu jestem, nie? I w nim się poruszam, bo uważam go jako środowisko mojego rozwoju. Tak, tak. No, nie? Ty, i tak jakby tak do tak tego podchodzę. Tak robiłem bardzo, bardzo długo, mówię, emocjonalnie się nawet, wiesz, intelektualnie bardzo długo broniłem i robiłem wszystko, żeby wiarę utrzymać, a emocjonalnie jeszcze dłużej, że był już moment, kiedy już mój intelekt, no po prostu czułem, że to już, że już to nie uważa za prawdziwe, a emocje dalej chciały i to było bardzo nieprzyjemne. Więc... No znaczy, tu nie chciałbym teraz robić kierownictwa duchowego tobie, tak. Dlaczego do tego doszło i co na to wpłynęło, nie? Bo to też rozumiem, że jest taki odruch. Rozumiem, że jest taki odruch. No i jest taki odruch, tak, też, kiedy byłem wikariuszem i prowadziłem rozmowy, też miałem taki odruch, tak, jakby chęć od razu zapytania i rozwiązania, tak, jakby tego dokładnie. Definiując to jako problem, ty na to patrzysz na to inaczej i tyle. No dobrze. Tak. Czy ten temat możemy uznać za jakby domknięty? Myślę, że tak. Dobrze, znaczy specjalnie o to pytam, żeby nie było, że gdzieś uciekam od czegoś, bo może coś stało się zbyt trudne. Nie. Dobrze. Wiesz co, no to może, bo chciałem zadać Ci pytanie, tylko nie wiem, czy to już jest jeszcze na to czas, bo chciałem Cię zapytać, co Ty myślisz o masturbacji? Czy uważasz, że masturbacja, nawet jeżeli to jest, czasami ludzie o tym mówią, o takiej masturbacji na sucho, czyli bez fantazji, albo nawet fantazjując o partnerze seksualnym, czy jest grzechem, a jeśli tak, to gdzie w Biblii byś znalazł na to potwierdzenie? Mhm. Znaczy,
między biblijnym podejściem a podejściem Kościoła katolickiego jest zawsze różnica, bo tutaj nie opiera się to tylko i wyłącznie na Słowie Bożym, ale jest jeszcze tradycja. Więc mamy pewną tradycję rozwoju pewnej mentalności, pewnej duchowości i pewnego tego, że jeśli widzę, że mnie to niszczy duchowo, to z tego rezygnuję, bo Pismo Święte nie jest jakby odpowiedzią na wszystkie moje sprawy. Nie? Ja muszę to rozwijać. Nie? To trochę używając obrazu zasłyszanego, jak idziesz przez śnieg za kimś i wkładasz swoje nogi w te, w śniegu, tak? Tam gdzie on położył swoje stopy, to w pewnym momencie urywa się ślad, ale ty idąc powiedzmy kilometr za nim zyskujesz rytm, i potem idąc kolejny czas, to stawiasz podobnie stopy jak on, ponieważ nauczyłeś się jego sposobu chodu. Nie? To identycznie jest ze Słowem Bożym, że ono nie daje nam odpowiedzi na pewne nowoczesne problemy, ale uczy nas pewnej mentalności. Tak? Wprowadza nas w pewien sposób myślenia i daje nam możliwość odpowiedzi na pewne szczegółowe, znaczy na szczegółowe pytania. Nie? I dlatego nie powiem, że znajdziemy jakby typowo na temat masturbacji czy onanizacji, tak? Tylko no widzę, że to nie jest takim podejściem seksualnym, jakie powinno być. Nie? Że mamy pewien ideał seksualności i do niego dążymy i w ramach niego nie znajduje się masturbacji. Okej. Nie? To jakby w ten sposób. No. Dziękuję Ci. Dobrze. To teraz, to czy możemy, tak? Tak. Jakby iść do kolejnego pytania. Metodę pracy nad kompulsywną masturbacją. Mówiłeś o kompulsywnym podejściu do oglądania pornografii. To bardzo po pierwszym odcinku. To mocno się ze sobą łączy, bo jest mowa, że jak ktoś ogląda pornografię, to i się masturbuje i na odwrót, tak? Ale czy są jakby specjalne metody, oprócz tamtych wspomnianych, które konkretnie przy masturbacji by pomogły? Wiesz co, nie ma, bo to zwykle się, wiesz co, łączy. Musiałbym sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek miałem, wiesz, pacjenta, który byłby uzależniony od samej masturbacji bez pornografii. Coś mi się kojarzy, ale teraz nie dam głowy. Wiesz, no takie metody, wiesz, pracy jeszcze, wiesz, nad pornografią, masturbacją, no też dotyczą też jak w każdym nałogu, wiesz, takiego uważania na tak zwane wyzwalacze, nie? Czy unikanie pewnych bodźców, czyli czasami zachęca się osoby, żeby nie spędzały, wiesz, za dużo czasu na komputerze, żeby po prostu, no nie wiem, unikały pewnych scen w filmach wyzwalających, czyli takie różne bodźce, które mogłyby ich nakręcać. Asceza też taka. Asceza to może nie jest to słowo bardziej... Tak, bo to ma to konotacje takie duchowe bardziej. Wiesz co, no, bardziej unikanie rzeczy, które osoba wie, że może ją, mogą ją uruchomić do tego, żeby chcieć się masturbować, czy oglądać pornografię, ale tutaj nie ma jakichś specjalnych, wiesz... technik innych, no tak jak mówiłem wcześniej, czyli praca nad emocjami i ewentualne właśnie unikanie takich warunków, które mogą być skojarzone, czyli albo bodźców wyzwalających, czyli na przykład w jakichś wyzwalających obrazów, albo na przykład, no nie wiem, jak osoba często się masturbowała, kiedy była sama w domu wieczorem i miała co robić, no to uczymy ją, żeby prawda, na przykład, nie wiem, ten czas w domu spędziła jakoś inaczej, albo prawda, na przykład znalazła sobie jakieś zajęcie, odwróciła czyli uwagę. Tak, czyli sublimacja. Tak jednak jakieś, wiesz, dobre, zdrowe nawyki, tak? Ale mówię, tutaj bardzo rzadko, może z raz mi się zdarzyło pracować z kimś, kto byłby, prawda, uzależniony od samej masturbacji, tak? Wiesz, bez tego elementu pornograficznego. Więc nie wiem, czy to Ci, wiesz, odpowiada na Twoje pytanie. Znaczy nie, no jest jakby odpowiedzią, że łączymy ten temat i pracujemy razem nad tym, szukamy źródeł i staramy się te rzeczy, które wpłynęły i stworzyły przestrzeń dla rozwoju tej kompulsywnej masturbacji, usunąć, bo kiedy nie będzie przestrzeni, to automatycznie To wtedy jest lepiej, tak, a samym nałogiem działamy po prostu tak, że staramy się szczególnie na początku stworzyć takie bezpieczne warunki, można powiedzieć, takie trochę jakbyśmy, no nie wiem, obłożyli świat takimi trochę poduszkami, mówiąc metaforycznie, tak? Czyli no na przykład, prawda, no nie wiem, powstrzymaj się od oglądania na przykład YouTube'a przez jakiś czas, jeżeli nie jesteś pewny, czy tam nie trafisz na jakieś, prawda, materiały wyzwalające, bo to też chodzi o to, żeby mózg i organizm miał, prawda, czas się przeprogramować na nowe tory, tak? Czyli właśnie to, żeby oduczył się takiego kompulsywnego zachowania, a nauczył się, no, że, na przykład, że można wytrzymać
pewien poziom napięcia seksualnego, tak? I że to jest ok, albo że w ogóle można, bo pamiętam, że miałem takiego pacjenta też wierzącego, który był bardzo dzielny, że jemu się udało dojść do pełnej takiej abstynencji, że w ogóle nie używał pornografii, ani w ogóle nie używał masturbacji. No i trochę mu to zajęło, ale udało mu się i to był jego cel. I jestem z niego bardzo dumny, że mu się go udało, ale to on, tak? Byli tacy, którzy udało im się ograniczyć, tak? Po prostu do jakiegoś jakby normalnego poziomu. Tak, właśnie też w literaturze przedmiotu doczytałem, że taka jest różnica między uzależnieniem od substancji chemicznych, a uzależnieniem behawioralnym od seksoholizmu, masturbacji, pornografii, że tak jak w wypadku tych środków chemicznych, to trzeba usunąć je całkowicie, ponieważ one zawsze wywołują pewną reakcję w organizmie, a w wypadku zachowań to doprowadzamy do zdrowia, czyli do uporządkowania tego, aby zostało w prawidłowe ramy ujęte. Tak, nie? I taka różnica w uzależnieniach, to się wielokrotnie pojawia. Dokładnie tak. No i tutaj, prawda, no, tak jak mówię, że ja bym powiedział, że te zdrowe ramy to jest zachowania seksualne w odpowiedzi na pobudzenie seksualne, bo może to warto, czym się różni, powiedzieć, że one nie zdrowo, nie zdrowego. Tak. To nie są przymusem i też jakby, bo seksoholicy, prawda, reagują zachowaniami seksualnymi na bodźce emocjonalne, czyli oni rozładowują emocje pornografią, czy masturbacją, czy seksem, a zdrowa seksualność, to w takim ujęciu powiedzmy psychologicznym czy seksuologicznym, to jest to, że wykonujemy zachowania seksualne w odpowiedzi na bodźce seksualne czy pobudzenie seksualne, tak? Czyli na przykład przeciętny zdrowy mężczyzna odczuwa potrzebę rozładowania seksualnego średnio 2-3 razy w tygodniu, tak? Że to jest taki naturalny cykl. I to zostało jakoś zbadane, tak? To jest kwestia takiej jakiejś empirycznej wiedzy biologicznej. Tak, że to jest z tego, co rozumiem, tak? Że to jest, że wiesz, że wtedy po prostu pojawia się taka naturalna, wiesz, potrzeba seksualna, wiesz, biologiczna, tak? Że mężczyzna robi się bardziej pobudzony i wtedy albo szuka kontaktu seksualnego z partnerem, partnerką, tak? Prawda? Czy kobieta. Czy po prostu właśnie, no nie, może mieć ochotę na samozadowalanie się i to jest wtedy jakby zgodne z rytmem biologicznym, tak? A właśnie seksoholicy nie działają zgodnie z rytmem biologicznym, tylko działają zgodnie z rytmem emocjonalnym. Więc jeżeli uda nam się doprowadzić człowieka, żeby zaczął działać zgodnie z rytmem biologicznym, to byśmy powiedzieli, że z punktu widzenia psychologicznego doprowadziliśmy go do normy. I to też jest zwykle, wiesz, taki moment, że pewnie byś się też z tym zgodził, albo byłbyś bliższy temu, że moralnie albo etycznie robi coś, ale jakbyś spojrzał na jego życie, to pewnie byś też powiedział, że no okej, że już życiowo to on już sobie krzywdy nie robi. Mm-hmm. Pewnie takim zachowaniem. No tak, skutków negatywnych zostają nam te tylko ideowe, moralne, kwestia wyrzutów sumienia kwestia tego w ogóle istoty, tak, seksualności, że my jakby jako katolicy traktujemy to jako spotkanie dwóch osób w miłości, a tutaj nie ma spotkania dwóch osób w miłości, tylko mógłbyś też zauważyć na przykład, że jeżeli para nie byłaby na to parą wierzącą, tak, jakby dla nich to nie byłby problem, że oni, nie wiem, czasami, wiesz, sami siebie zadowalają, to też byś zobaczył poprawę relacji w tej parze i byś zobaczył na przykład, wiesz, dobry, kochający się związek, tak, że jeżeli ten rytm seksualny obydwu osoby wszedł właśnie tym rytmem biologicznym, a nie tym takim kompulsywnym, nałogowym, że może byś, wiesz, mówił, że to nie jest ten ideał, ale dostrzegłbyś prawdopodobnie tą pozytywną zmianę. No tak, no na pewno. Na pewno, jakby zmniejszenie formy i że to już nie jest takie wyuzdane, czy jak to rozwijając obraz, pozbawione ust, czyli że nie w pewnym rytmie, tylko jakby tak chaotyczne, że ktoś właśnie się idzie za swoim przymusem, a nie chce tego zrobić, ponieważ czuje popęd. To też jest ważne, że uzależnieni ludzie nie ulegają przymusowi seksualnemu, tylko ulegają przymusowi emocjonalnemu, nałogowemu, który wyraża się u nich w ciele poprzez seksualny przymus. To znaczy, że oni mają przymus wykonania tej czynności, bo się mają źle emocjonalnie, albo jakąś inną potrzebę mają niezaspokojoną i to przerabia się na poszukiwanie ulgi seksualnej, tak? Ale to nie jest, wiesz, jakby źródło nie jest seksualne, tak? Tylko, więc właśnie dążymy do tego, żeby zachowania seksualne zaczęły być w odpowiedzi na potrzeby seksualne, a nie
zachowania seksualne były odpowiedzi na przeniesienie, tak, zaspokojenia innych potrzeb, które należy zaspokajać adekwatnie, a nie poprzez seks, bo masturbacją samotności się nie rozwiąże. Tak? Ile trwa taka terapia? W sensie, żeby osiągnąć od tego kompulsywnej masturbacji do tej, jak ty to określasz, normy tego normalnego, zdrowego. Tak. Wiesz co, no, pierwsze zmiany czasami potrafią, wiesz, bardzo szybko zająć, ale taka, wiesz, praca, żeby to, wiesz, było długotrwałe, stabilne i, wiesz, i przede wszystkim te zmiany, wiesz, te głębsze, czyli te praca nad emocjami, w ogóle przepracowanie tego, co jest w środku, no to zwykle zajmuje pacjentom tak minimum rok, a tak od roku do dwóch. I to jest częste terapie są? Ile ja pracuję w formie, i to jest najskuteczniejsze, że spotykam się z pacjentami raz w tygodniu, ale też prowadzę grupę terapeutyczną, która to jest moją koleżanką, dla osób też uzależnionych. Ona też jest raz w tygodniu, czyli w takiej formule pracuje. Czyli, i to jest okołogodzinne spotkanie? Bo chodzi mi o to, żeby jakby ktoś staje przed pytaniem, czy poświęcić się temu, ile będę musiał wyrwać ze swojego czasu biegu dla terapii, nie? Terapia indywidualna trwa u mnie 50 minut, a grupa, nasza grupa trwa 2 godziny, ale wiesz, no to jest bardzo różnie. Jest też dość mało intensywna terapia, bo zwykle terapia uzależnień potrafi być dużo bardziej intensywna niż to, wiesz, czasami to trwa nawet, wiesz, po 8 godzin dziennie przez 2 miesiące, nie? To są, wiesz, to jest tam też zaczynałem w takim, to jest tak zwana dzienna terapia odwykowa, coś tak nazywa. To jest na jakimś ośrodku zamkniętym wtedy? Nie, bo są jakby takie trzy tryby, tak? Jakby tak najogólniej mówiąc, taki tak zwany tryb poradniany, gdzie właśnie ludzie przychodzą często na raz w tygodniu na terapię indywidualną plus mają jakąś grupę, to jest taki najmniej intensywny. Są dzienne poradnie odwykowe, gdzie to trochę działa jak szkoła, to najprościej, że ludzie tam przychodzą na od 7 do 8 godzin dziennie, 5 razy w tygodniu przez 6 do 8 tygodni. To z reguły jest w jakichś szpitalach albo takich ośrodkach dedykowanych. No i są jeszcze terapie zamknięte, które trwają od 4 do 6 tygodni, gdzie faktycznie ludzie tam żyją, mieszkają. I wtedy i mają wchodzi terapię, farmakologia w rachubę? Zwykle nie. Zwykle przy terapii uzależnień nie wchodzi farmakologia pod kątem uzależnienia. Farmakologia jest za to często przypisywana na współtowarzyszące zaburzenia typu lękowe, depresyjne, bo bardzo wiele żeby osób... Żeby usunąć, jakby wyciszyć te lęki, które gdzieś są spowodowane tym, żeby one aż tak bardzo nie przeszkadzały w terapii, tak, którą znaczy, to leżą podstaw, wiesz, no, tak jak mówię, większość ludzi... Ja jeszcze czekam na pacjenta, od 11 lat czekam na pacjenta, który do mnie przyszedł i powiedział, jestem uzależniony, ale w moim życiu wszystko było okej. Okay. No takiego no tak. jeszcze takiego nie spotkałem, więc bym powiedział, no tak, że skutki po prostu już są tak, że te skutki przekonują do tego, żeby przyjść tak naprawdę na terapię. Tak często, no ale, tak. Ale chodzi o podstawę, nie? Że wiesz, że można zadać pytanie, kto się uzależnia od leków przeciwbólowych? Do tego, kogo boli. A w pewnym sensie każdy nauk jest lekiem przeciwbólowym. Więc musiało coś boleć, jeżeli się od tego jeżeli uzależniłeś się od jakiejś formy przeciwbólowych, tak? Niektórzy uzależniają się od przeciwbólowych w formie alkoholu, a inni od pornografii, a inni od hazardu. Dzięki. Wydaje mi się, że bardzo wartościowa rozmowa, która pozwoli różnym osobom zastanowić się nad tym, czy to już jest ten moment, kiedy trzeba by było skorzystać z pomocy psychoterapeuty. Polecam Twoją psychoterapię w ośrodku Dialog. Tak, Centrum Terapii Dialog w Warszawie. Mamy wiele różnych placówek, ale też bardzo wielu terapeutów, w tym ja, przyjmuję online, więc można z całej Polski, a nawet z zagranicy, też mam takich pacjentów, zapisywać się. Super, bardzo dziękuję. Ci dziękuję. No i do zobaczenia w trzeciej części rozmowy. Tak jest, dzięki.